Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Karino. Odpowiadam na Pani pytanie. Czy myszon powinien kupić myszce Lidlomixa? Czy myszon powinien kupić myszce Lidlomixa? Czy myszon powinien kupić myszce Lidlomixa? Czy powinien? No, tak jakby karty są troszeczkę, tak, tutaj on bardzo pomoże. Tak, zdecydowanie. Natomiast karty nie są takie oczywiste, jakby troszeczkę przewrotnie odpowiadają, ponieważ co jest na tak siódemka kielichów? No, siódemka kielichów mówi o tym, że mamy jakieś wyobrażenie czegoś, marzymy o czymś, czy to sobie wyobrażamy, tak, zamierzamy coś jakby z tym zrobić. Natomiast te nasze zamierzenia, czy też nasze wyobrażenia mogą niestety nieco odbiegać od rzeczywistości, tak? Coś może być nie takie, jak nam się wydaje, bo to też jest, ale również to jest takie zakładanie czegoś na zapas, tak? Czyli być może myszon po prostu ma jakieś takie swoje założenia, tak? Nawet może o tym nie mówić, ale jakieś swoje wyobrażenia na temat tego Lidlomixa, czy też nie wiem, tego, co będzie myszka z nim tutaj robić, tak? Jakieś takie wyobrażenia po prostu, które niekoniecznie są zgodne z rzeczywistością, niekoniecznie mogą być jakby takie, no, prawdziwe, tak? Często są fałszywe w siódemce kielichów. No, takie zakładanie czegoś na zapas, czy czegoś forsowanie na siłę, tak? Zakładanie, że będzie tak i lub tak, lub tak, natomiast kompletnie to gdzieś tam nie jest zbieżne z rzeczywistością. Co jest na nie? As mieczy, czyli tutaj ciągle jest jakby niepodjęta decyzja, tak? Ciągle niepodjęta decyzja, bo as mieczy w pozycji prostej właściwie mówi o tym, że że już czas podejmujemy ważne decyzje, bardzo istotne, i jakby odcinamy się od przeszłości. Natomiast w negatywie as mieczy mówi o tym, że no nie podjął jeszcze decyzji, nie ma tej konkretnej decyzji, a powinna być, tak? I po prostu nie ma tego odcięcia się jakby od jakichś, nie wiem, być może doświadczeń, przeszłości, jakichś takich negatywów, no coś tu jest jakby nieodcięte i decyzji też nie ma. Karta rada, trójka mieczy. No generalnie trójka mieczy mówi tak jakby książkowo, tak, że tak powiem, mówi o rozczarowaniu, o złamanym serduszku, o tym, że ktoś jakby skrzywdził kogoś, że czujemy się skrzywdzeni w jakiś sposób, zranieni, tak? Natomiast karta rada, trójka mieczy, mówi o tym, nie przenoś tego jakiegoś zranienia, bądź też jakiegoś rozczarowania, nie kieruj się tym, karta rada, pokonaj to rozczarowanie, pokonaj tak jakby wszystko, co jest negatywne, no bo ten Lidlomix rzeczywiście jest szansą, o czym mówi karta szóstki denarów. To jest szansa, która jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. To jest bardzo fajna taka szansa, która, to też się mówi o dofinansowaniach różnych, tak, dotacjach, natomiast to jest właśnie taka energetyka, tak, energetyka szansy. Weź te szanse, tak, która jest na wyciągnięcie ręki. No i tu rzeczywiście jakby już w szóstym mieczy oddalamy się od tych negatywów wszystkich, tak, które gdzieś tam są niedaleko. To też mówię o kontaktach zdalnych, może będzie jakiś, może nie wiem, jakiś kontakt zdalny na przykład właśnie w celu zakupu, dokonania, tak? Natomiast tutaj jest jeszcze rycerz mieczy, czyli taka asertywność, czyli jakby tutaj już w szóstym denarów korzystamy z, jakby myszon korzysta z szansy, tak? I to gdzieś tam te zranienia odchodzą w dal tutaj w szóstym mieczy. Również to kontakty zdalne, tak? Ale odejście, odpłynięcie, tak? Oddalenie się od problemu. Tutaj jest jeszcze troszeczkę takiej asertywności, cięty ripost, coś tam gdzieś tam zostaje. Być może przy dokonaniu nawet tego zakupu, tak? Jakaś taka asertywność, no ale finalnie mamy wspaniałe karty 3, już dalej nie trzeba sprawdzać, ponieważ tutaj wszystkie karty odpowiadały pozytywnie. Królowa denarów, tak, czyli jakby, no, myszka pokazana w królowie denarów, tak, ale również oczywiście może być karta myszona, nie wątpię w to, że ta karta może mówić i o jakby jednej, tak, osobie i o drugiej. Jakby to jest karta taka, bo to jest kobieta, tak, która jest tutaj na karcie królowa denarów, tak, która jest bardzo mądra, która kieruje się rozsądkiem, ale również ma bardzo dobre serce, tak? Która jest kobietą sukcesu, ma zasoby finansowe spore, jest jakby wartościowa również w oczach innych, jest cenna, ale również jakby ona widzi wartość ludzi, patrzy przez pryzmat tego, czy ktoś ma dobre serce, intencje, tak? Bardzo mądrze ocenia. I to jest karta sukcesu, kobiety sukcesu, ale również generalnie karta sukcesu, radości,
tego, że jesteśmy dla kogoś bardzo ważni. No i dalej cóż, mamy szybki bieg zdarzeń, ósemka buław, działania szybkie, również kontakty zdalne, szybkie wydarzenia, bardzo dynamiczne, energetyka taka ognista, buławowa, bardzo dynamiczna, szybka temperamenta, jakby nie do okiełznania, ale w pozytywie. No i szóstka kielichów, czyli karta rodziny, przyjaciół, ciepła, rodzinnego, bliskości. Przy tej karcie zwłaszcza też może mówić o kontaktach z bliskimi osobami. To jest piękna karta jakby dzieciństwa, takiego rozmarzenia. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Także jak najbardziej według kart Myszon powinien kupić myszce Lidromixa. Będzie wspaniała energetyka, tylko niech się absolutnie te wszystkie rozczarowania i brak podjęcia decyzji gdzieś tam oddali już jak najszybciej. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze, bardzo trafnych decyzji, szybkiego tutaj zakupu. Jak według kart się pokazuje, bardzo korzystnego. Dziękuję za zaufanie, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.